Dzień dobry. Witamy Was bardzo, bardzo ciepło na kanale Literaccy. Słuchajcie, to co się wydarzyło w ciągu doby tak naprawdę, odkąd założyłam Instagrama, a właściwie Zuza pomogła mi założyć Instagrama i odkąd wpuściliśmy ten nasz pierwszy film debiutancki do sieci, nie ma słów, które mogłyby określić nasze zdziwienie, zaskoczenie, tak ogromnie ciepłe uczucia, ogromną wdzięczność, którą teraz czujemy. Myślę, że nie czuliśmy tego dawno. No i jesteśmy po prostu ogromnie zaskoczeni Waszym wspaniałym przyjęciem nas. I też troszkę przerażeni, bo po takim dużym kredycie zaufania, jakim nas obdarzyliście, dając tyle subskrypcji i tyle tych wszystkich znaczników, no czujemy wielką presję, żeby te filmy chociaż były w połowie tak dobre wedle Waszego uznania jak ten pierwszy. No będziemy się bardzo starać. I przygotowaliśmy dzisiaj książki, które chcemy przeczytać do końca roku. Marysia chciała powiedzieć. No nie wiem, może mi się coś przyśniło dzisiaj. Przygotowaliśmy dzisiaj książki, które chcemy przeczytać do końca roku. Małgosia, zaczynasz? Małgosia zwana Marysią. Postanowiłam iść za takim mocnym ciosem i wyjść spoza swojej strefy komfortu. Czyli codzienność. Pierwszą książką, którą przygotowałam dla siebie, a której to jestem niezwykle ciekawa, jest Maresi. Z tego, co Zuza mi powiedziała, rzecz tej książki dzieje się na pewnej wyspie, na którą wstęp mają tylko i wyłącznie kobiety. Kobiety tam żyją, funkcjonują ze sobą, mają jakieś relacje, ustalony porządek świata. Aż pewnego razu na tę wyspę dostaje się młoda dziewczyna. No i z tego, co wiem, wszystko, co się dzieje wokół tej dziewczyny i cały bagaż, który ona doświadczeń, przeżyć, które ona ze sobą na tę wyspę wnosi, burzy cały porządek świata tej wyspy. No mnie to zaintrygowało. Jeśli czytaliście tę książkę, to, a wiem, że czytaliście, to napiszcie mi, czy macie podobne przemyślenia i czy też ją polecacie. Pierwszą książkę, którą przygotowałem, to jest biografia Krzysztofa Komedy Magdaleny Grzebałkowskiej, osobiste życie jazzu. Ja przeczytałem wcześniej biografię Krzysztofa Komedy, Cudowny chłopiec, natomiast wiem, że ta książka różni się ogromnie. Krzysztof Komeda to taki kompozytor i pianista najbardziej i najaktywniej działający w latach 50. i 60. Później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, niestety wskutek pewnej libacji alkoholowej, na której to znalazł się również przeze mnie uwielbiany pisarz Marek Hłasko. Jezu, weź oddech. Zmarł. Chcielibyśmy tutaj tytułem wtrętu, bo muzyka w naszym domu jest prawie równie obecna co książki. Równie ważna jak książki i Małgosia Wam teraz zaśpiewa fragment kołysanki z filmu Rosemary Baby, której autorem jest Krzysztof Komeda. Małgosia, proszę. Odsyłam Was do filmu. Światowy bestseller i to jest książka Moja siostra morduje seryjnie. Książka opowiada o tym, że są dwie dziewczyny siostry. Jedna z nich jest morderczynią, a druga tuszuje te zbrodnie. Morderczyni morduje swoich chłopaków. Powiedzcie, że to nie jest intrygujące? Strach się bać. No właśnie, więc bądź grzeczny. Nic Wam więcej nie powiem, bo tak naprawdę co tu dużo mówić, no. Pewnie ciekawy kryminał, thriller psychologiczny. Ja jestem ciekawa. Nie było pauz, niczego. No, yeah. Super sobie poradziłeś. Chłopiec z latawcem, Khaled Hosseini. Książkę poleciła mi oczywiście moja najstarsza córka. Lata 70. Afganistan, inwazja wojsk radzieckich na ten biedny kraj. 12-letni chłopiec, który walczy o to, żeby wzbudzić jak największą atencję ze strony ojca. Po 25 latach mieszka już w Stanach Zjednoczonych, zostaje pisarzem. Ja bardzo lubię tego rodzaju opowieści, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Słuchajcie, kolejną książkę widzieliście już na tym kanale. Niestety żaden z aktualnych domowników tej książki nie czytał. Dlatego postanowiłam to zmienić. Tą kolejną książką jest właśnie Chirurgica w Nepalu. To książka młodej lekarki, wytatuowanej, wyglądającej zupełnie inaczej i mało standardowo niż aktualni lekarze, która właśnie wyrusza do Nepalu, aby tam leczyć. No i z tego, co słyszałam, wywiad przeprowadzony właśnie z Anną Kołodziejską, opowiada ona o
całym życiu właśnie swoim w Nepalu, czyli jak wstawały piękne poranki, jak jadła wspaniałe jedzenie, ale również jak trudno leczy się w takim miejscu, jakim jest Nepal, między innymi oczywiście. No jestem niezwykle ciekawa, ponieważ wywiad był, który przesłuchałam, był fenomenalny. Robert Galbraith, Wołanie kukułki, to jest kryminał, a napisała go ukrywająca się pod tym pseudonimem J.K. Rowling. Tą książkę dostała Zuza jakieś tam kilka dobrych tygodni temu, nie sięgnęła po nią, sięgnąłem ja, jestem ciekawy, przewertowałem pierwsze kilka stron, nawet nie wiem, czy nie powstał na podstawie tej książki, czy tej serii o tym detektywie jakiś film, czy też seria. Zobaczymy, powiem wam, czy fajne, czy podobne jak 7 śmierci Evelyn Hardcastu. Słuchajcie, któregoś razu, przeglądając Netflix, bo czasami lubimy sobie znaleźć dobry serial i po prostu rodzinnie pooglądać, wiedząc, że Tolcia uwielbia thrillery i uwielbia się bać, postanowiliśmy znaleźć jakiś fajny, młodzieżowy thriller dla naszej czwórki. No i w związku z tym trafiliśmy na nawiedzony dom na wzgórzu. Obejrzeliśmy ten serial, nam z Danielem podobał się bardzo, bardzo. Po prostu, jeżeli mamy wam coś polecić, jakikolwiek serial właśnie, to ten serial jest, no, świetny. Natomiast Tolka wynudziła się na nim troszeczkę, bowiem nie było żadnych rzeczy, których się tam mogłaby straszyć. To prawda. To jest bardziej serial psychologiczny. I teraz właśnie postanowiłam sprawdzić, czy książka, którą wzięłam do ręki, jest podobna do serialu, tudzież ten serial jest tylko inspirowany książką. A zatem dam wam znać, jak przeczytam. Rzeźnia numer 5, Kurta Vonneguta. Książka autobiograficzna opowiadająca czasy wojenne i grozę, jaką przeżył wtedy autor. 2 dni temu byliśmy na takim spotkaniu u naszych wspaniałych sąsiadów i troszeczkę o tej wojnie rozmawialiśmy, nie wiadomo dlaczego, bo to było spotkanie towarzyskie. Warto o niej pamiętać, warto o niej czytać, warto o niej mówić. To ja teraz wybiorę inną książkę zupełnie, żeby tą nostalgię i ten smutek trochę przełamać. Słuchajcie, jak dobrze wiecie lub też mieliście okazję się przekonać, przyjacielem naszego domu, co prawda, który mieszka bardzo daleko, bo aż w dalekim Tarnowie, jest Sebastian, który ma żonę, Patrycję Mnich. I Patrycja napisała audiobook, który mieliśmy okazję przeczytać rodzinnie, a także książkę, która się nazywa Hej dziewczyno. No i właśnie postanowiłam zobaczyć, jak Patrycja pisze, bo jak wiecie, Ptaki dziwaki to była taka bardzo, bardzo mądra bajeczka z cudownym morałem. Myślę, że od takich małych kajtków zupełnie dla takich ludzi jak ja, tudzież jeszcze starszych. Ja się bawiłam świetnie nagrywając, ale słuchając i czytając tę książkę bawiłam się równie mocno. Dlatego pomyślałam, że zobaczymy, jak Patrycja zabiera się za coś dla starszych czytelników. My z Zuzią tą książkę już przeczytaliśmy, nam się podobała bardzo. Co więcej, wiem, że powstanie film na bazie tej książki. Nie wiem, czy mogłam to zdradzić. Sięgam po tą książkę pełen obaw, albowiem jest to chyba moja pierwsza książka z rodzaju fantastyki. Wybrały mi ją moje dziewczyny. Książka kanadyjskiego pisarza Sylwain Nouvel. Tak mi podpowiedziała Zuzia, że się to wymawia. Ja się pod tym nie podpisuję, tak mu nie mówiłam. To może ja spróbuję to odczytać. Sylwain Nouvel. Sylwain Nouvel. Śpiący giganci. Przyznam wam się, że nie czytałem chyba w swoim życiu jeszcze fantastyki, wyłączając może niektóre powieści albo opowiadania Stanisława Lema. No zobaczymy, czy mi się uda. Muszę doprecyzować, zostałem tutaj pouczony, że to jest gatunek sci-fi, czyli można spodziewać się statków kosmicznych, obcych potworków i statków kosmicznych! Słuchajcie, kolejną książką, którą wzięłam na swój czytelniczy warsztat, są Osławione miedziaki. Nie wiem, czy jest cokolwiek, co chciałabym dodać do tego, jak Zuzia ją reklamowała, jak Daniel ją reklamował, jak czytała ją później moja siostra, jak czytałam, że nigdzie jej nie można podobno dostać. Ostatnio znalazłam ją w Empiku za chyba 23 złocisze. To już nie kupiłam, bo już miałyśmy. Natomiast jestem bardzo ciekawa tego, co się dzieje w tej książce i ciekawa jestem problemów, które ta książka opisuje, bo z tego, co wiem, to książka traktuje o czarnoskórym, tak? Tak, czarnoskórym chłopcu, który jest... Miedziaki to jest w ogóle taki dom... O, właśnie. Popraw...
taki poprawczak. No i to właśnie słyszałam od Zuzi i Daniela i jestem niezwykle ciekawa. Podobno ja z tych właśnie wzruszeń nie będę mogła wytrzymać i będę płakać. Wiesz co, też są takie zwroty akcji, które przyprawiają odreszcze. Właśnie dlatego chciałabym sięgnąć po tę książkę. A zatem Miedziaki do końca roku będą przeczytane. Słuchajcie, to jest jedna z takich książek, którą już przeczytałem w swoim życiu. Bardzo, bardzo dawno temu. Czyli robisz rereading? To się tak nazywa? Zuzia? Mhm. Aha. Czyli właśnie robię to, o czym powiedziały dziewczyny. Pamiętam, że to był marsz właśnie, gdzie nie wolno było się zatrzymać. Kto się zatrzymywał, dostawał kulę w łeb. Ja za Stephenem Kingiem nie przepadam tak do końca, natomiast kusi mnie właśnie fakt, iż czytałem to kiedyś i czy to wyobrażenie z tamtych czasów będzie towarzyszyć mi podczas tego czytania. Zobaczymy. Wolniej mogłeś to powiedzieć. Myślisz, że da się? Myślę, że nie. To teraz będzie na speedzie. Kolejną książką o intrygującym tytule jest Jeśli będę miał zły dzień, ktoś dziś umrze. Książka jest reportażem, wspomnieniami szwedzkiego lekarza, który wyjechał z Lekarzami bez granic do Kongo. No ja jestem niezmiernie ciekawa, też słyszałam, Zuzia mi opowiadała, że jest to wstrząsająca książka. Zresztą sama interesuję się trochę rzeczami medycznymi i pracuję w takiej branży, która jest związana stricte z medycyną. W związku z tym wszystko co dotyczy medycyny robi na mnie wrażenie i jest dla mnie bardzo inspirujące i niezmiernie mnie pochłania. Psychologię też bardzo lubię. A zatem jest to następna pozycja, którą chcę przeczytać do końca roku. Ja mam tutaj kryminał Mo Heider, czyli pani, która napisała Wilka, którego udało mi się przeczytać właśnie podczas wyjazdu wspólnego w góry. Nie wiem, o czym jest, natomiast Wilk podobał mi się niezwykle i z racji właśnie pewnego odciążenia umysłu po tych może troszeczkę poważniejszych książkach z przyjemnością sięgnę po ten. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale mnie bardzo mocno dotykają sprawy, które są związane z ziemią, z ekologią, z tym, co się aktualnie dzieje na świecie. I dlatego też postanowiłam, mając nadzieję, że ta książka będzie o tym traktować, postanowiłam przeczytać Historię pszczół. Nie wiem, czy ta książka mówi o tym... Że jak wyginą pszczoły, to nie będzie ludzkości. Właśnie. To chciałam podkreślić przede wszystkim. Dlaczego zabrałaś mi najcudowniejszą puentę, którą... Dobra, to wytniemy. To powiedz to samo. Słuchajcie, jestem niezwykle ciekawa, czy faktycznie dowiem się o tym, jak żyją pszczoły, jak... Jak żądlą. Jak żądlą. I dlaczego może się dowiedzieć? I dlaczego. Przede wszystkim to chciałam powiedzieć, że mam taki mały osowy ul przy balkonie. I proszę Daniela o to, żeby ten ul ściągnął. I dlaczego żądam... Jest taki maciubki. Zapytałam go wczoraj, czy ściągnie go wtedy, kiedy już będzie taki wielki. Więc powiedział mi, no wtedy to będzie spektakularne. A może te pszczoły są tylko pretekstem do tego, żeby ukazać relacje międzyludzkie? Może to o to chodzi w tej książce? A to jest biografia kolejnego geniusza, który chodził po tej ziemi i był Polakiem, wielkim Polakiem, Stanisław Lem. Nie wiem, czy wiecie, ale to jeden z takich pisarzy, który przepowiedział powstanie komputera, powstanie sieci internetowej. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, więc z przyjemnością przeczytam biografię Lema. Słuchajcie, kolejną pozycją, którą postanowiłam przeczytać, to są Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki Mario Vargas Llosa. No i z tego, co się dowiedziałam, to książka traktuje o relacji kobiety i mężczyzny, niefajnej relacji. Mężczyzna jest całe życie zakochany w pewnej kobiecie. No i ona bardzo mocno go wykorzystuje i chce, jest dla niego dobra, miła i kochana tylko wtedy, kiedy czegoś od niego potrzebuje. Nie zgadzamy się na to, prawda? Nie. Ale jesteśmy ciekawi. Tak, nie zgadzamy się i całe szczęście, że ja na przykład nie znam takich ludzi ani kobiet, które w ten sposób mogłyby z miłością mężczyzny tak postąpić brzydko. Właśnie. Hit, który przyszedł do nas do domu. Małgosia słucha w audiobooku. Zuza opowiem. Zuza też chyba zaczęła ją czytać. Bardzo jestem ciekawy. Książka opowiada o małej dziewczynce, która podczas swojego burzliwego życia zaczyna tracić wszystkich dookoła, tych najbliższych również. Bardzo jestem ciekawy. Małgosia się nią zachwyca w słuchawkach. Ja się będę nią zachwycał
na kartkę papieru. Ale co ciekawe jest, właśnie to chciałam Ci powiedzieć. Odludne mokradła wybrzeży Karoliny Północnej. Czyli krokodyle. A to nawet nie o to chodzi. Chodzi o taki nastrój, taki klimat, który w tej chwili, jak już, no jestem, nie wiem, myślę, że w połowie książki jestem, to jest taki fajny klimat, jak się opisuje, jak ona zbiera muszelki. A to jest kryminał? Obyczajowy kryminał? No myślę, że to jest obyczajówka. Też widzimy tam jakiegoś truposzka, ale nie wiem z jakiego powodu. Ale takiego, powiedzmy, zupełnie, no, zupełnie nieżywego? Trupa. Całego, czy on jest raczej taki? No on... Nie wiem, nie pamiętam, on leży twarzą do dołu chyba. To nie jest trup tej dziewczynki. Nie, dziewczynka żyje. Dobra. Następną książką, którą chciałabym przeczytać, jest Mroczna materia. No i ilość komentarzy tutaj w tym domu i tych wymiany myśli i tego, że słyszałam cały czas, jak Zuzia zachwala tę książkę, jest niebywała po prostu ilość tego wszystkiego. No więc też postanowiłam się z nią zmierzyć. I Mroczna materia, nie będę się rozwodzić, bo myślę, że większość, którzy z Was oglądacie kanał Zaksiążkowany, to też wiecie, o czym ta książka jest, ale w skrócie. Mężczyzna budzi się w pewnym miejscu, w laboratorium i okazuje się, że jest kimś zupełnie innym i posiada zupełnie inne życie niż to, które pamiętał z wcześniej, z poprzedniego dnia. A mianowicie ma żonę, która nie jest jego żoną, pamięta dom, w którym mieszka, ale aktualnie już w nim nie mieszka. No i z tego, co wiem, próbujemy rozwikłać zagadkę tego człowieka. Moją ostatnią książką, którą chciałbym przeczytać do końca roku, jest ostatnia część Elżbiety Herezińskiej opowiadającej o wikingach, czyli tytuł Północna droga. Trzy wcześniejsze przeczytałem. Bardzo mi się podobała pierwsza część tej sagi, saga Sigrun. Myślę, że i ta na zakończenie, na całą taką kropkę nad i tej serii będzie równie wyśmienita. Ja wikingów bardzo lubię, też czuję się trochę wikingiem. Ja to w ogóle myślę, że my jako rodzina doskonale odnaleźlibyśmy się w takiej wiosce wikingowskiej. Nie, czekaj. Ja bym wypływał na grabieże przez na pół roku, bym grabił. Grabiami! No i wszystko się zgadza, grabi, ale beznadziejnie. A ty byś na mnie czekała grzecznie w tej wiosce, a ja bym grabił na tych grabieżach. Już. W Paryżu. Skończ. Nie, no to jest w ogóle dramat. Ja bym grabił na tych grabieżach non stop. Możesz już przestać. Grabieże nie są morskie? Morskie. Dlatego on, jako ten wiking, by wsiadał na statek i grabił na statku. No ja bym grabił grabieże. Grabiłby fale! Trzeba z tą odpowiednią powagą podejść do tej książki. Pierwszą książką, którą chciałabym przeczytać tej autorki, jest Podróż ludzi księgi Olgi Tokarczuk. Urodziła się niedaleko nas, więc czujemy jakąś taką, wiecie... Może nawet urodziła się w tym samym szpitalu, co my. Tak było na pewno, bo innego szpitala w tym mieście nie ma. Ha! No tak. A zatem czuję w ogóle ogromną więź z panią Olgą Tokarczuk. Książka ta opowiada o tym, iż istnieje pewna księga, po której przeczytaniu, tak, dobrze mówię? Po której przeczytaniu można zyskać nie dość, że młodość, to jeszcze ogromną mądrość. No i ta księga gdzieś znajduje się w Pirenejach, tak? Tak. Ale ja też myślę, że ta księga jest pewnego rodzaju symbolem. Tak, symbolem, a pretekstem do tej podróży, podczas której... Człowiek odkrywa samego siebie, jak mniemam. Tak. No i właśnie dlatego chciałabym przeczytać, bo myślę, że to jest wyjątkowa pozycja. Zresztą nie myślę, no. Opinie zewsząd płynące o tym świadczą, a więc będę zabierać się też za Olgę Tokarczuk i dam Wam znać. Mi się bardzo podobała i na pewno po kolejne książki Olgi Tokarczuk sięgnę. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Będziemy ze wszech sił starać się dotrzymać słowa i przeczytać te książki. Dotrzymać tempa tego pierwszego filmu. Chyba, że Wy podpowiecie nam... Co moglibyśmy jeszcze przeczytać? A może macie jakieś swoje plany czytelnicze, o których chcielibyście nam opowiedzieć? Będziemy na pewno o nich mówić i co? Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć! Cześć!